Nie wiem, jakiś powinienem dżingiel, proszę Państwa, wprowadzić, typu da -dum, da -dum, da 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 No ale dżingla nie ma, to powiem tylko tyle, że zaczynamy. Filmotekarium seriale. Dokładnie tak. A w dzisiejszym odcinku serial ha, nowy, wieloaspektowy bym powiedział i tak trochę trudny w ocenie. Chodzi o serial ciała, Bodies. Thriller sci-fi, albo kryminał sci-fi, jak to woli, który zagościł na jednej z platform. Jest to produkcja brytyjska w ogóle. No i to taki wielowątkowy serial opowiadający historię kilku osób, które, które spaja ciało. Tajemnicze ciało, tajemniczy denat pojawiający się na jednej z bocznych uliczek w Londynie. To ciało. Te ciała w sumie, bo to ciała są, noszą te same obrażenia, pojawiają się w odstępie wielu lat, i tak naprawdę okazuje się, że to jest jeden i ten sam człowiek noszący no, dziwne rany. Bardzo nawet dziwne. One niekiedy są troszkę jednak różne. To zresztą znajduje uzasadnienie w wyjaśnieniu, no bo jedna z tych, jedno z tych ciał na przykład ma przestrzelone oko, a drugie nie. Ale rzeczywiście ich taka fizyczność ogólna, tak to określmy, jest jednakowa niemal. Tak, i zagadkę tych chciał próbuje rozwiązać grupa detektywów, tylko że grupa z różnych epok, w tym nawet osobnik osobniczka. Przepraszam, z przyszłości no i tropy prowadzą na ślad tajemniczego sprzysiężenia, które ma doprowadzić do. Do przejęcia przez jednego człowieka władzy nad yy, światem. Marku, badis z ciała to jest. Yy, to jest bardzo złożona historia. Przedstawia się nam kilka opowieści, tak naprawdę. Yy, I tutaj będę konsekwentny w mówieniu, że tutaj mamy kilka opowieści doklejonych do tego serialu. One mają się nam zazębiać i krzyżować. Mają. No, bywa różnie. Wśród tych bohaterów są policjanci, detektywi, współczesna policjantka wywodząca się z rodziny emigranckiej, detektyw działający w czasie wojny, detektyw z epoki wiktoriańskiej i wiecznie skwaszona detektyw z przyszłości, która kolaboruje z władzą. O Boże, i ten serial jest dość pokręcony, to znaczy się... Jest taki dysonans. Jego się z jednej strony dobrze ogląda i to jest strawne, tylko że no mamy mieszane uczucia odnośnie sensu, bo jak powiedziałem, to się powinno zazębiać, ale ta chwila nam się odwleka, odwleka, odwleka. Nie mówię, że ona się nie staje, ale jednak się odwleka. Odwleka się, odwleka i to bardzo poważnie. Ja powiem tak, serial. Liczy osiem odcinków. Przez pierwsze cztery będziecie mieli Państwo duże problemy ze zrozumieniem, o co w ogóle chodzi. Same historie w poszczególnych czasach, bańkach czasowych toczą się i są w miarę OK, ale szukacie Państwo połączenia. Tym bardziej, że do szukania tych połączeń jesteście Państwo. Ewidentnie prowokowani przez twórców filmu, bo co jakiś czas oni potykają nam jakieś takie dziwne, dziwne sytuacje, jakby mówili: No, zobaczcie, o, spróbujcie zgadnąć, o co tu chodzi. No, i my próbujemy, i nihuhu, to nie wychodzi, absolutnie. Kombinujemy, kombinujemy i tak mniej więcej od połowy gdzieś od piątego odcinka, to zależy na ile uważnie Państwo oglądacie serial. No powiedzmy, od tego piątego odcinka zaczyna się nam sprzedawać coraz większą liczbę informacji. Tych informacji przyrasta, przyrasta. Nam się zaczyna układać pewien wzór. Jeszcze jest niepełny, jeszcze brakuje niektórych klocków, ale coś już wiemy, już się domyślamy. No to tak mamy przez dwa odcinki. Później już wiemy, ale i to jest zaleta akurat. Dostajemy jeszcze. Hmm, jakby to powiedzieć, tak, żeby nie zdradzić za dużo. Dostajemy pewną wersję alternatywną. To nie jest dokładne odwzorowanie tego, co się w serialu dzieje. No, ale wybaczcie, państwo, jeszcze nie podjęliśmy z Piotrem decyzji o spoilerowaniu. To pewnie od nowego sezonu, po dżinglu i tak dalej, z zachowaniem wszelkich zasad. Na razie tego nie ma, więc nie będę się rozpędzał w opowiadaniu serialu. Co jest dla mnie. Mm -hmm. Jakbym miał ten serial skomentować? On, mimo wszystko, pomimo tego, że przez pierwszą. Połowę nie bardzo wiemy o co chodzi, jest wciągający. To już mówiłem. Te historie się plotą. Jedna się plecie pod koniec XIX wieku, w roku 1890. Druga dzieje się no tak powiedzmy w latach wojny, bodajże 41 rok. Kolejna toczy się now. Czyli 2023. No i jest jeszcze historia z przyszłości, a to już nie pamiętam, pewno coś koło 60 roku. Nie, wybaczcie, państwo nie pamiętam. Ta skwaszona policjantka z przyszłości. Nie, to nie policjantka, to, to, to ta skwaszona pani. To też policjantka właściwie. No, jej status jest niejasny, bo ten świat przyszłości, on jest tak nie do końca jasny. Więc zostawmy to. Yy, więc ta pani jest skwaszona i tu, wybaczcie, państwo, mało polityczny dowcip, no bo ona jest daleko. Ale dzięki technologii, tu widzimy obraz przyszłości, no ona może funkcjonować w społeczeństwie zupełnie normalnie. To pokazuje nam, że to społeczeństwo przyszłości jest społeczeństwem wspaniałym. Tak przynajmniej sądzimy na początku. Później troszeczkę zmieniamy zdanie, ale tylko troszeczkę, bo hmm, Piotr powiedział o tym, o tym pewnym spisku, o, tym, o tej potrzebie zmiany. No tak, bo na naszych oczach ktoś, wykorzystując technikę, technologię, paradoksy czasowe, próbuje zbudować utopię, utopię przyszłości. I ktoś powie... A cóż w tym złego? Utopia to samo dobro. No właśnie nie. Okazuje się, że w utopii jest tyle samo fałszu i grozy, co w antyutopii. Ktoś powie, zaraz, zaraz, ale jak to? No tak, proszę Państwa, bo przeczytajcie sobie Państwo chociażby oryginalną utopię, ten tytuł i odpowiedzcie sobie Państwo, czy chcielibyście żyć w takim społeczeństwie, jak jak, zostało, jak to zostało przedstawione w utopii. Czy chcielibyście państwo żyć w mieście słońca Kampanelli? Czy w ogóle chcielibyście na przykład żyć yy, w państwie, które, które proponował Platon? No chyba nie, no chyba nie. A to wszystko były utopie, które miały zapewnić szczęśliwość wiekuistą i w ogóle powszechna radość i powszechne, powszechne, powszechna wspaniałość. Nie. Utopie są po to, żeby pokazać pewne możliwości, ale nie po to, żeby w nich żyć. Ale niektórzy ludzie mają takie pomysły, żeby z utopii uczynić rzeczywistość. No i wtedy zaczyna się groza. Tak, do tej wizji przyszłości w tym serialu to sobie jeszcze może przejdziemy za chwilę. Natomiast, no, coś by tu wypadało powiedzieć. To są detektywi, którzy udają się w pościg za pewnym naukowcem i pewnym złoczyńcą, i celem tego złoczyńcy jest zamach stanu i wprowadzenie dyktatury pod hasłem Jesteś kochany. To tak trochę brzmi no, dziwnie. No. Tak szczerze mówiąc, powiem, ci, jak słuchałem tego hasła, niejako ich takiego, hajl, coś tam. No to takie było dziwne. No, mówiąc prościej, ten złoczyńca sobie pomyka po liniach czasu, aby nastroić historię tak, by mu umożliwiła przejęcie władzy nad światem. Ym. Kluczem do tego przejęcia jest detonacja pewnego ładunku atomowego w centrum Londynu. No i, no i nasza współczesna bohaterka, ta współczesna detektyw, yy. ona też żyje zarówno przed de detonacją, jak i po. Bo tam w sumie mamy dwa przysiężenia, dwa spiski. Jest też antyspisek. I, i tak dalej, także no sami już widzicie po naszej narracji że tak powiem, jak to wszystko jest skomplikowane, no, ale jak już ktoś lubi filmy o liniach czasu i o paradoksach no to będzie to coś dla niego, dla niej problem w tym, że w serialu Buddies jest się cholernie łatwo pogubić, bo tam oprócz wątku głównego związanego ze znalezieniem ciała, bo to jest początkowo główny wątek e Mamy wątek drugi związany z, tą, z tym z przysiężeniem, z, tym, yy, z tą utopią, ale są też wątki poboczne i osobiste, tak, na przykład. Yy, a ponieważ yy, wątek ze znalezionym ciałem staje się z czasem dość zawiły i musimy mocno myśleć, to w zasadzie Marku jest tak, że wątki, które miały być poboczne... Schodzą nam trochę na pierwszy plan. Te wątki dramatyczne związane w sumie z nieznaczącymi dla serialu wydarzeniami. I ja miałem takie wrażenie, że wkradł się pewien chaos. Ja rozumiem, że nie dało się stworzyć pierwszej części, znaczy pierwszy, no pierwszej części tego serialu, czyli tych pierwszych kilku odcinków bez wikłania się w, w historie osobiste bohaterów, no ale potem doszło do takiej sytuacji, kiedy one nam zaczęły przybijać na sens tego serialu. Eee, Rozumiem, że niektórzy twórcy chcą yy, pozawierać w serialach, w filmach, szczególnie tych związanych z paradoksami czasowymi, takie zagadki, żeby sobie ludzie potem, wiesz, wyszukiwali w internecie o co chodziło, albo oglądali daną produkcję jeszcze raz, żeby zobaczyć te kluczowe momenty. Ja nie wiem, czy ja bym był w stanie jeszcze raz przebrnąć przez ciała. Raczej nie, chociaż nie uważam, że to było aż tak bardzo złe. Nie no, złe nie było absolutnie. Ten serial ma swój urok, ma swoją niezłą grę aktorską, ma naprawdę niezłe wątki. To och, wynikające z tego, że tak jak powiedziałem, dzieje się w różnych ciekawych epokach. No wiecie Państwo, koniec XIX wieku, lata wojny. To jest bardzo dobrze pokazane. E Twórcy filmu nieźle oddali. Tak mam, takie mam wrażenie. No Nigdy nie byłem w tamtych czasach, ale dla mnie to było przekonujące, kiedy oglądałem Londyn roku 1890. Londyn czasów II wojny światowej. No, współczesny Londyn, no to <ścoughs> oczywiste, ale ten przyszły Londyn z, jeszcze z XXI wieku, z tym, że z takich odleglejszych od nas. Dziesięcioleci, to też było interesujące, a nawet bardzo interesujące. I to jest wszystko ok. My, a w każdym razie ja chwilami grzązłem w tych historiach, chwilami podążałem z nimi, ale one mnie porywały, zaciągały za sobą, i to było fajne. Ja przyznam się, że nie rozumiejąc, o co w tym wszystkim kaman. Jednak podążałem, nie zrezygnowałem. Co więcej, chciałem wiedzieć, o co w tym chodzi. Nie zgadłem tak do końca, bo to jest dosyć ważne, bo my się jakoś domyślamy, że coś nie teges i że tam jest namieszane, ale miałem pewne problemy z takim ścisłym określeniem, o co naprawdę chodzi. I to zawsze jest dla mnie zaleta, jeśli nie potrafię przewidzieć końcówki, nie potrafię przewidzieć w ogóle, w którym, którą stronę tak do końca powędruje serial. I to są te pozytywy. Za chwilę uznacie mnie Państwo za obsesjonata, ale może to nie ja jestem obsesjonatem, tylko coś złego dzieje się z produkcjami filmowymi, a już z serialowymi to z całą pewnością. Otóż, kiedy sobie zajrzałem na różnego rodzaju fora internetowe, nie tylko w języku polskim, to tam eksponowany był przynajmniej na niektórych pewien wątek. Wątek związany z końcem XIX wieku, z rokiem 1890, powtórzę. Wątek homoseksualny, oczywiście, właśnie. W ostatnim programie, który poświęciliśmy serial, serial, serialom, również się byłem wypowiedziałem na temat takiego wątku. I tu mamy dokładnie coś takiego. Powtarzam, deklaruję to i, i, i chciałbym być dobrze zrozumiany. Ja jestem w stanie zaakceptować wątek tego rodzaju w filmie, w serialu, pod warunkiem że on czemuś służy. Że poza tym, że mi mu się mówi, że pod koniec XIX wieku również byli w Anglii homoseksualiści, ja to wiem bez tego serialu, bo oni byli, są i będą, i to ani żadna, ani żadna dla mnie yy, ujma, żaden problem dla mnie, nic. To, to po prostu jest fakt. Natomiast jeśli się usiłuje w serialu wyeksponować ten wątek jako niezwykle ważny, to okej, okay, w porządku, przyjmuję to, tylko oczekuję, że on ten wątek będzie naprawdę ważny, że bez tego wątku serial się zawali, że nie da się zrobić serialu, nie da się zrobić tego obrazu bez tego wątku. Tymczasem okazuje się, że ten wątek można by równie dobrze pominąć, i nic by się nie stało, absolutnie nic by się nie zmieniło. To po co jest ten wątek? Ktoś powie, no bo, bo można, bo dlaczego nie ma być. Zgoda, przyjmuję ten argument, ale zadaję jedno pytanie. Czy naprawdę w każdym serialu tego rodzaju wątek musi się pojawić? No, proszę państwa, moim zdaniem nie. I ja nie wiem, być może błądzę, być może powinienem zostać poddany jakiejś zmasowanej reedukacji. Na pewno takie czasy jeszcze nastąpią, nie wiem, ale ja nie widzę powodu, żeby każdy serial, niemal każdy, zawierał tego typu wątki, bo to się po prostu statystycznie nie zgadza. Nie, nie po prostu nie. To jest pewna mniejszość. Która ma prawo, co więcej, to my nie mamy nawet prawa dawać im żadnych praw. Oni po prostu są i mogą sobie istnieć. I tak jak my sobie możemy istnieć. Tylko jeśli zaczynamy wkraczać w ideologię, w której okazuje się, że musi to być w każdym serialu, to ja się zbiję z myślami, dlaczego musi. Przepraszam Państwa, że się uniosłem, ale po prostu ja. Ja nie trawię wątków, które znajdują się w serialu nie dlatego, że służą fabule, że popychają w jakiś sposób, kształtują narrację. Tylko są tam, ponieważ muszą tam być, ponieważ taki jest obraz naszych czasów, takie są zalecenia. Przepraszam, ale ja już to przerabiałem, może nie do końca świadomie, w czasach komunizmu, gdzie też pewne wątki w każdym serialu się musiały znaleźć że na przykład lud walczył zawsze o wolność i to już w czarnych chmurach jest pokazane może niespecjalnie nie specjalnie eksponowane, ale jest. Po co tam jest cholera wie, ale jest. I w innych różnych serialach też te komunistyczne wątki walki ludu o różne rzeczy się pojawiały. To teraz mamy inną odsłonę tego rodzaju, tego rodzaju postępowania, i mnie się to deklaruje, to nie podoba. Co nie eliminuje tego serialu, o, po prostu zwróciłem na to uwagę, bo serial, moim zdaniem, jest ok. Jest ok, on pokazuje, Pewne zabawy z czasem i te zabawy pokazują, jak skomplikowaną materią jest czas. Bo w przeciwieństwie do Saimaka, takiego pisarza science fiction, nie uważam, że czas jest najprostszą rzeczą, że pisać o czasie, o paradoksach czasowych jest łatwo, że łatwo jest pisać scenariusze. Ci, którzy wiedzą, o czym powiem, to. Powrót do przyszłości zawiera w sobie, szczególnie druga i trzecia część, taki bubel czasowo, czasowo, a w każdym razie związany z paradoksem czasowym, że aż trudno sobie to wyobrazić, że on się tam pojawił i niemal nikt go na początku nie zauważył szczególnie że główny bohater czyli ten profesorek zwariowany w pewnym momencie mówi do głównego bohatera że musi się nauczyć myśleć przestrzenno czasowo i inaczej nie patrzeć tylko w kategoriach następstwa tylko troszeczkę inaczej potem scenarzyści walą bubel ale taki że po prostu człowiek się zastanawia jak to w ogóle mogło przejść serial o którym dzisiaj mówimy ciała hmm, Chyba uniknął większości pułapek związanych z produkcjami o podróżach w czasie. W większości. On jest w miarę spójny, to się wszystko trzyma. I, I ja myślę, że pomimo różnych zastrzeżeń warto ten serial obejrzeć. Ja się tylko odniosę do tego zastrzeżenia Twojego, bo ja rozumiem, że można wpleść jakiś wątek tam. Wiadomo, jaki. Ja ale, też powiedziałem, że absolutnie rozumiem to. Ale tutaj to idzie w stronę taką już wykonawczą. To, no może nie każdy chce oglądać, nie? Z jednej strony. Poza tym, no nie wiem, nie pasowało mi to też do końca. No, co, co to niby miało oznaczać? No dwóch chłopów się spotkało i nagle się jeden w drugim zakochał. Na I w porządku, i w porządku, niech się zakochują. Tylko czemu to służy niczemu. A do, dobra, niech się zakochują, ale no przecież w tamtych czasach to też tak trochę romantyzmu było więcej w tym wszystkim. a Oni tam od razu szuruburu. I mechaniczne to takie było, tak, tak. to prawda. I powiem ci, i nagle nasz detektyw odkrywa, że on tak naprawdę nie jest tym tym kinizmą. Przecież ma rodzinę i ma córkę, która gra na pianinie. I jemu jest głupio, i potem mówi swojej żonie, że on nie jest tym, kim jest. O, to takie jest już bardzo, bardzo jest. Yy, wiesz, z przesadyzmem trochę. No, Ja rozumiem, że niektórzy się mogą oburzyć, że tam, łobo, że no. A, dobra, dajmy spokój. Dla mnie takim zarzutem yy, wobec tego serialu jest też to, że. No, Bohaterowie są w ogóle bardzo wyraziści, muszą być wyraziści. Tam mamy ogólnie dużo bohaterów pierwszoplanowych. Nie tylko tych detektywów, ale mamy też naukowca, mamy na tego złodupa. Jest tam wątek wśród tych detektywów Karla Weissmana. To jest detektyw pochodzenia żydowskiego, który zajmuje się sprawą tego tajemniczego ciała w czasie wojny. Serial Badis. E, ukazuje nam problem historyczny y, związany z pochodzeniem tego bohatera bez zbędnego zadęcia. Oni się bardziej koncentrują na to, w kim się zakochał ten bohater z XIX wieku, niż nad tragedią, tak naprawdę, Weissmana. Tutaj nie ma lukrowania, jak w przypadku polskich filmów, przeżywania, dopisywania czegoś, czego może nawet nie było. Powiem się, że jest to w miarę realistyczne, dodatkowo. To jest chyba najlepszy wątek. On nie jest postacią kryształową. Wcielający się w tą rolę, aktor po prostu dobrze robi swoją robotę. Początkowo wydawało mi się to takie trochę no, słabe kino, gangsterskie. Koniec końców wyszło naprawdę fajne. Mój chyba ulubiony bohater, z wielu bohaterów w tym, w tym serialu. Ten, ten wątek postępowy już sobie tam y, pomińmy, jeżeli zaś chodzi o tą panią detektyw y, z przyszłości, w którą się wciela pewna izelska y, aktorka, no to ona tam kolaboruje z naszym głównym złoczyńcą i jest irytująca, jest irytująca, pewna maniera i takie widoczne skwaszenie, ale taka maniera przede wszystkim, ona jest tak, taka zblazowana cały czas to sprawia, że ma się tej postaci dość. Taka mała mi z... powiedziałem skąd. Która po prostu nie do końca pasuje do tej roli. Miota się tam. Yy... No powiem ci, że błąd zrobili z, akurat z, z dobraniem yy, tej aktorki. No paskudnie. Po prostu paskudnie. Nie fajnie się ją ogląda. Mogli yy, znaleźć Lepszą na pewno aktorkę na 100%. Kolejny zarzut wobec tego filmu to jest, no i chyba najmocniejszy, moim zdaniem, Świat przyszłości. E, kluczowy w jakiś sposób, ale praktycznie zarysowany. Tylko zarysowany, nieprzedstawiony, nawet nie liźnięty. Zarysowany. Widzimy tam tylko część realiów po wybuchu bomby i przejęciu władzy przez tego demonicznego manikca. Widzimy ruch oporu przeciwko niemu, ale tak naprawdę po pewnym czasie sobie zdajemy sprawę, że no w sumie o co im chodzi. Tak? O co chodzi im, o co chodzi jemu z tym hasłem, yy, z, z, z miłością, tak? yy, To mi przeszkadza. Mamy ludzi zepchniętych do nizin, ale też jakiś, yy, jakąś grozę, której nie odczuwamy, jakąś opresję, której nie odczuwamy. Manik ma być takim wejderem, kimś pokrewnym wychodzi taki miękki despota, taki ślimaczek, któremu nie wiadomo, o co chodzi. I to jest, to, 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 to mocno działa, no bo wiesz, no oni niby zmierzają w stronę jakiejś apokalipsy. Z jednej strony takiej prawdziwej związanej z wybuchem tej, tej bomby, z drugiej strony takiej apokalipsy społeczno-politycznej z nowym porządkiem świata. Ale tak w zasadzie no, to, co nas powinno przerażać, to nie, nie bardzo nas przeraża. Widzimy kilka przebitek, kilka scen z Londynu w przeszłości no i tylko tyle. To... To jest takie dość kiepskie. Nie wiem, nie miałeś takiego wrażenia, że oni się tam powinni bardziej postarać, nas z tym Maniksem przestraszyć, bo on tak wychodzi chaotycznie. I gdybyśmy się bardzo uparli, Maniks to jest ten główny złoczyńca, który podróżuje przez czas pod różnymi imionami i nazwiskami. Gdybyśmy się na dobrą sprawę mocno uparli, to. Ee, no tak naprawdę yy, kiepsko to wszystko wypada, kiepsko wypada ta postać, kiepsko wypada sens tego serialu. Ja mówię, tam się jest łatwo pogubić, ale koniec końców dochodzimy do wniosku, że to jest tragedia ludzka, albo komedia ludzka. W sumie nawet nie wiem. No. Mm, za dużo jest tych wątków związanych z tymi przeskokami, z tymi alternatywnymi scenariuszami. Jak mówię, w pewnym momencie zaczynasz się gubić, bo naoglądałeś się akurat tych, tej części y, 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 dramatycznej, naoglądałeś się tej historii danego bohatera i nagle masz coś, co absolutnie nie pasuje do kontekstu, albo musisz sobie, wiesz przypomnieć, musisz się cofnąć tak naprawdę jakieś dwa, trzy odcinki, żeby no, złożyć to z tym, No przeszkadzało to. Wiesz co Piotrze, ja nie do końca się z Tobą zgadzam, bo miękkość tego głównego złola w filmie Maniksa, ona pozwala wyobrazić sobie to, co jest dla mnie dosyć przerażające, że współczesny totalitaryzm, który gdzieś tam z za rogu wygląda od czasu do czasu, nie będzie totalitaryzmem, jaki zwykliśmy sobie wyobrażać. To znaczy, że będą jakieś masowe rozstrzeliwania, obozy koncentracyjne, doły z wapnem, te rzeczy. Nie, nie, nie. Współczesny totalitaryzm albo ten totalitaryzm przyszłości będzie pełen miłości. To dlatego tam się pojawia ten wątek. Y żeby być kochanym, bo tam jest pełno miłości, tam jest zape pełno zapewnień, że wszystko jest ok, że jest wspaniale, że jest cudownie. A rozejrzyjcie się Państwo po współczesnym świecie, co i już słyszycie, że jest cudownie, musimy się kochać, tolerować, szanować. Z wykonaniem bywa różnie, często od osób, które mówią nam o tym, że ważna jest miłość i tolerancja. Słyszymy takie bluzgi, takie wiązki, które świadczą o tym, że one nie bardzo te osoby wiedzą, czym jest tolerancja, czym jest akceptacja. To dwa różne terminy, wbrew pozorom. Czym w ogóle jest patrzenie na innego człowieka, nie jako na przedmiot, tylko jako na. Jednostkę, która ma prawo do swoich poglądów, do tego, żeby być taką, jaką jest. I wiecie Państwo, to jest dla mnie w tej łagodności przyszłości, że tak sobie zrymuje, niezgrabnie zresztą, jest pewna groza. I w przeciwieństwie do Ciebie, Piotrze, mnie to nie przeszkadza. Ja jestem skłonny podejrzewać, że. To co uznamy za opresyjny system przyszłości będzie właśnie miał głównie miłość na ustach. Moim zdaniem scenarzyści serialu dobrze to wychwycili, dobrze pokazali yy, właśnie tę fałszywość, która do nas podpełza. Jeśli chodzi o ten wątek z lat wojennych, kiedy powiedziałeś o tym yy, detektywie policyjnym żydowskiego pochodzenia, no to przecież to, to mi się podobało, właśnie tego, tego bardzo mało jest w różnych serialach, bo natychmiast się pojawiają zarzuty, że no, to nie można tak nietolerancyjnym być. A o co chodzi? No o to chodzi, że jeden z kolegów głównego bohatera niemal na każdym kroku powtarza mu, że jest zwykłym rzymianinem. No tak z tego wybrnijmy, bo algorytm czuwa, że jest zwykłym rzymianinem i on nie ma ochoty i w ogóle uważa go za coś gorszego. I to jest w sumie bardzo prawdziwe, myślę, że bardzo prawdziwe, dla tamtych czasów charakterystyczne. I tak jak powiedziałeś, Piotrze, tam nikt tego nie ukrywa, że tak kiedyś było, że to było... Tak powszechne, że nawet niezauważalne. I w ogóle, kiedy myślę o serialu, o którym rozmawiamy, to ja o nim jednak myślę, przy wszystkich zastrzeżeniach, które wygłosiłem, jednak pozytywnie, bo te historie, czy je połączymy w całość, czy je oderwiemy od siebie, one się kleją. One są obyczajowo do przyjęcia. I tak narracyjnie, ponieważ tworzą pewną całość, tworzą pewien obraz, dla mnie, znowu będę, będę pewno musiał gdzieś niebezpiecznie zbliżyć się do spoilerowania, ale ten główny złol tego serialu, on przecież jest pokazany w taki sposób, nie jako, znowu, nie jako człowiek, który chce, Wygubić ludzkość albo uczynić jej krzywdę. On autentycznie jest człowiekiem, który chce zbudować utopię. O tej utopii już Państwu mówiłem i chce tę utopię zbudować, żeby ludzie byli szczęśliwi. Dopiero w pewnym momencie, pod wpływem pewnych wydarzeń a w ogóle to rozbudowany wątek zdaje sobie sprawę, że budowanie utopii. Jest czymś potwornym. Jest czymś, co w gruncie rzeczy sprawi, że jego imię i nazwisko będzie przeklinane, a nie wynoszone pod niebiosa. A przecież intencje miał dobre. Doświadczenia jego życia, młodzieńcze doświadczenia sprawiły, że on chciał uczynić ludzi szczęśliwymi. O, oczywiście, drogę wybrał taką, że musiał najpierw zabić kilkaset tysięcy ludzi. Mój Boże, ale czymżeż jest kilkaset tysięcy ludzi? Macie, mam nadzieję, że Państwo rozumiecie, że w tej chwili mówię to z sarkazmem. Czym jest ta śmierć wobec tego, że pozostali uczynieni będą ludźmi szczęśliwymi? I na początku on to łyka, on to przyjmuje jako pewien swój program, który będzie realizował. I coś w pewnym momencie, znowu nie będę spoilerował, ale coś w pewnym momencie sprawia, że on rozumie, że to nie tędy droga, że to jest szaleństwo, że absolutnie to może tylko i wyłącznie unieszczęśliwić ludzi. Ale przecież on ich chciał uszczęśliwić. To myślę, że jak na serial, w gruncie rzeczy serial rozrywkowy, serial, który opowiada o paradoksach czasowych, całkiem sprawnie, moim zdaniem, chociaż chwilami no, może nie do końca, to jak na taki serial poruszenie tych wątków, o których powiedziałem, takiej niejednoznaczności tego, że, no już skracając, że dobrymi chęciami to piekło jest wybrukowane, dosłownie piekło, no to moim zdaniem świadczy jak najlepiej o tym serialu. I tak jak powiedziałem, pomimo wszelkich zastrzeżeń, które dzisiaj wygłosiłem, ja jednak jestem zwolennikiem tego serialu, tak, on mi pasuje, że takiego skrótu myślowego użyję, Pasuje i uważam, że warto po niego sięgnąć. Będziecie się Państwo złościć przy nim. No, gwarantuję, że się będziecie złościć, czy to z tych względów, o których opowiadałem, czy może z zupełnie innych. On jest irytujący chwilami, ale, tak, suma summarum ja bym obejrzał. Tak, no chyba to jest najlepsze podsumowanie. Zabiłeś mi trochę ćwieka z tym, z tym miękkim despotą. Rzeczywiście, coś tutaj pasuje, tylko wydaje mi się, że zachodni twórcy tego serialu, w tym przypadku Brytyjczycy, oni by się, nie wiem, czy ośmielili na przekazanie, nawet symboliczne, czegoś takiego. Problem z, z ciałami, z bodies, jest taki, że jeżeli macie zbyt duży. Yy, odcinek czasowy, odległość między kolejnymi odcinkami to się można pogubić naprawdę. Yy, dlatego, że sobie trzeba przypominać, co było gdzieś tam, kto był kim, yy, bo mamy postaci, które się nam duplikują trochę w czasie. Yy, ja podtrzymuję swoją, yy, swój wniosek mówiący o tym, że, yy, że tak, można się tam pogubić, yy, wątków jest momentami ale tych wątków związanych z podróżami w czasie dużo. Można zboczyć, można czegoś nie zrozumieć, i może być problem. Sam serial natomiast nie jest na tyle niesamowity, żeby go sobie potem drugi raz serwować, żeby go tam, wiesz, poskleić te wszystkie wątki, ale nie jest zły. To jest paradoksalnie, pomimo tego co powiedziałem, jeden z lepszych seriali science fiction ostatnich lat. Plusem jest tempo. Minusem duża polityczna poprawność, może jest taka też zakamuflowana niepoprawność, kto wie, jak powiedziałeś. Plus też za postać Weissmana, minus za świat przyszłości. Moim zdaniem nie jest za mocno zarysowany, można to było pokazać może trochę mocniej. Czy ja podzielam zachwyt nad tym serialem, który no nie jest czymś rzadkim, sądząc po ocenach w internecie. Zachwytu może nie podzielam, ale nie uważam, żeby to było złe. Nawet powiem więcej, można to obejrzeć i się nie skwasić, nie znudzić. Jest też jeden niezaprzeczalny atut serialu Ciała, czyli koniec. Nie będzie drugiego sezonu, historia jest zamknięta.